No, cześć. Kolejne zmagania czarownicy, tym razem mam nadzieję, że tym razem nikt mi nie przeszkodzi i w końcu dokopiemy Laurykowi. Wspólnie poszukajmy chwały. Pierwsze co oczywiście sprawdzimy kupców. Wykopałem ostatnio kilka interesujących rzeczy. Może rzucisz okiem? Będziemy do następnego, zobaczymy. Tak, wszystkie przedmioty mają dla mnie specjalną wartość, ale w ostateczności mogę ci to i owo sprzedać. Lea spędziła noc u boku żony Kowala. Opiekowała się też innymi. Słyszałeś? Stary Rumport. Hej, słuchaj. Chętnie z tobą pohandluję, ale musisz obiecać, że nikomu nie powiesz, skąd masz towar. Jasne? No niestety. Tym razem nie mają ciekawego. Zupełnie nic. Mówiłem, przechodzę na poziom drugi raz, bo wcześniej jak nagrywałem ten odcinek, to po prostu no, ktoś wszedł, przeszkodził i cały misterny plan poszedł. Się nie udało. Więc mam nadzieję, że teraz po prostu nie będzie żadnych problemów. Próbowałem liczyć, ilu zabiliśmy, ale straciłem rachubę. To jest jeden z fajnych sposobów, jak można załatwić elitę. Bardzo prosto. O, to nie pasuje się. To nie tak proste. No i poziom. Elegancko. Zobaczymy sobie poziom. Nie, tego nie chcę, mi się nie podoba nawet. O, coś nowego, element. To jest dobre. Na poziom normalny oczywiście, ale póki co jest dobre. O, to nie jakiś champion. I poczekaj. Dać uciekać. Na poziomie normalnym to może jeszcze nie jest taki straszny ten wybuch. Tak na infernie, jeśli mamy mało życia.
Nie ma szans, żeby to przeżyć. Lepiej tak unikać za każdym razem. Jak to normalnie się... Nie wiem, ile się płaci za uleczenie, jeżeli zginiemy za naprawy i tak dalej. Ale na Infernie to już idą tysiące, albo czasami nawet dziesiątki tysięcy, czyli giniemy sporo razy. Próbujemy tą ścianę zburzyć wpierw. Skąd ta elita? No nie ładnie. Oj, mi się pali. Gdzie też jest większy. Większe wyzwanie. Na pewno na normal nic nie zbywa. To jest taka spokojna gra dla przyjemności. Bez jakichś większych zmagań. Sobie każdy poradzi. Czemu to miało służyć? Tego tak nie wiem, przybywa. O proszę, właśnie to jest dla czarodziejki. Tu nie ma nic. Nie podziewałem, tak? Ja się pamiętam. Nie. Polecam książkę, nie wiem, czy zakon, jeżeli ktoś nie czytał, a interesuje się tym trochę. Naprawdę fajna. To mi się przeczytałem. No, książka to książka też dużo opowiada. Tam są zapiski samego Descartesa Keynesa. I powołujące się po prostu do przyszłości. I akut, ale to my zaszliśmy w tył. Liczniku. Nie boję się bólu. No to zobaczmy, gdzie musimy iść. Tu, no dobrze, idziemy tutaj na dół. Przymierzyły się przeciw nam siły potężniejsze niż sobie wyobrażamy. Te próby prowadzą do wyższego celu.
ale jeszcze nie odkryłem jakiego. To przeznaczenie. Nie zatrzymujmy się. Nie ma żadnych wiedzy tajemnych, a szkoda. Przecież tu pewnie są albo Leoryka już księgi, albo jeszcze na banana. No i ten czary to jest dobry do rozwalania beczek właśnie. Duży grób i beczek. Beczek czyli oczywiście na różnych przedmiotach, to tylko beczek. Oczywiście bardzo dużo złota wypada na normalu, jak zwykle zresztą. Już jest, nie ma nic tam roboty. Tu pewnie będą, co? A ja. Ej. Została nam raczej tylko jedna droga, która iść utłuc Yondara. I później wejdziemy chyba do krypt, jeśli się nie mylę. Czyżbym pomylił drogi? Nie ma chyba innej. Myślę, że to jest droga do Yondara, a pewnie tam idzie. Czy załatwimy ich? Nic. A, czyli tam jest zejście. Myślę, że nie trafił w końcu podeszwa. Znaleźliśmy królewski krypt. No dalej, to tak wychodzi, miałem czas. Właśnie pokazana historia Leoryka, jak ginie, bo właśnie zabija Lordana. Starczy wziąć miecz i się odsunąć. Nie zbliżaj się do niego. To moje brzemię. Niech śmierć uwolni się od szaleństwa, Leoryku. Zdrajcy! Armie Kandura słuchają swego króla nawet do śmierci.
Nawet jeśli wy tego nie zrobicie. To było na tyle. Idziemy tu podkrywać, tu będzie czas na chwilę teleportu. O, trupa. Czuję się jeszcze kupić skryby, a coś? O, proszę. Właśnie przybyliśmy do Tristram i muszę rzec, że miejsce trochę mnie frasuje. To za ścianek, ale ze starożytną katedrą, która popada w ruinę. To nie jest miejsce godne króla. Nie pojmuję, dlaczego Lazarus tak nalegał, aby tutaj właśnie znajdowała się nowa siedziba władzy. Doskonale wiedział, co knuje. Pierwsze było właśnie pismo, zanim Leoryk popadł w obłok i zaczął wybijać swoich ludzi. Poddany się w tam zwał. Śmierć wnosić ciepło życia do mego grobowca! Zniszczymy cię, piekielny pomiocie! No ja szybko poszło. Jako normalny oczywiście. Trudno tam poszedł. Wyjdzie tam sobie niespodziankę. Będziemy się trafił. Ale ten Templariusz trafi. O! Tu się właśnie przydaje ta fajna. To powierzchowna rana. A także ataki czarodziejki na odległość. To się będzie przydać czasami właśnie na spadlina. Nie lęka się światłości? Mocno. Przydaje się jak testa w kolor. Ale światłość jest wrogiem zła dosłownie i w przenośni. Trzeba wchodzić w otwarty kąt. Można z daleka sobie rzucać jakimiś pociskami, czy czym tam chcecie. Jakieś jakieś problemy z internetem, bo strasznie laguje tą grę. Ach, musieli wyjść, no. Trupek. No idziemy tu dla Oryka. Dokładnie. Widzę, tak nic ująć. Jego przydupas, który przyzywa. O co chodziło? Moja moc rośnie. Tu sobie leży Leoryk. To się rozpadł kolega, ale teraz się pewnie poskłada.
się zmieniono troszeczkę. Tam mi się poskłada do tego w Transformers prawie. I lejemy dziada. O, właśnie o to chodziło. Nie ma już tajemnej mocy. Proszę mnie go najgorsze czary właśnie. Tu przyzwolę i tym czeskar popatrzę. Bardzo dużo zabiera. Ale mu to dużo nie zrobi, ale z dobra na jego słuchu. Jeden strzelić nie ma. A jego znowu zamrozimy. No jemy cię tam. No i na razie. Nawet trochę wyrzuci. Maczugę spadać, że jej nie możemy znaleźć nigdy. Chyba. Wielcy kapłani Zakarum w Kurast obwołali Leoryka królem Kanduras wiele lat temu. Był dobrym władcą aż do chwili, gdy podszepty Diablo doprowadziły go do obłędu. W końcu jego zaufany rycerz... Nareszcie, kraty! Tak, tam się powie, że Lagdan go zatruł. No to już mówiłem wam chyba z 2-3 razy, no i nawet chyba w tym odcinku. Leży jakiś bezdomny brudas. To ty spadłeś z nieba? Nie wierzę, że jesteś źródłem panującego tu zła. Jestem... byłem... Dużo świadczy. Spadałem. Kim jest? Co tu robisz? Nie jestem waszym wrogiem. Tak mi się wydaje. Chyba przynoszę ostrzeżenie. Ciemności. Nadciągają ciemności. Muszę... nie pamiętam. Zaprowadzę cię do miasta. Kane będzie wiedział, co z tobą zrobić. To idziemy do miasta. Przewędrowałam długą drogę, a okazało się, że gwiazda jest człowiekiem. Kto to taki? Po co przybył? Niczego sobie nie przypomina. Może Kane będzie wiedział. Może będzie wiedział. Idziemy do kupców. Nie ma nic. Dobra, sprzedamy co możemy. Czekaj, pobierzemy nagrodę. Czy eks? To właśnie on spadł z nieba. Żaden człowiek by tego nie przeżył. Kim jesteś? Czym jesteś? Wojownikiem, jak sądzę. Niosłem ponure wieści, ale niczego nie pamiętam. Twoja wiadomość może nas ocalić od nadchodzącej zagłady. No nie, ale szał. Będzie coś nowego? Nie, jeszcze nie. Co kiedyś jednością było, na cztery się rozdzieli. Opowiedz mi wszystko, co wiesz, nieznajomy. Każdy szczegół. Upadek, ogień, miecz o wielkiej mocy był... mój, ale rozpadł się na trzy części, kiedy spadałem. Musimy odszukać te trzy części. Sądzę, że gdy przekujemy miecz,
wróci ci pamięć. Na polach grasują kozłoludy. Czy to możliwe, żeby miecz miał z tym coś wspólnego? Ależ oczywiście. Tak jak umarli, ożyli wokół nieznajomego, tak części miecza mogły doprowadzić kozłoludy do szaleństwa. Kozłoludy mi nie przeszkodzą. Zdobędę miecz. I teraz jeszcze raz, jak idziemy do kupców, to odpowiemy coś nowego. No, ale... Nie tym razem, niestety. No dobra, ale na tym też zakończymy odcinek i... Zobaczymy, kiedy nagram następny. Na pewno staram się przed wyjazdem do pracy, a jak nie, no to jak wrócę pewnie, chociaż przygotowania do ślubu, także... No nie wiadomo, na razie.